Witam Was na naszych kolejnych warsztatach z makramę, które prowadzę dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku. Dzisiaj chciałabym zrobić z Wami zakładkę, ponieważ uważam, że już wiemy, jak zrobić większość przydatnych nam węzłów. A więc tak, należy uszykować sobie cztery sznurki, które mają 130 cm długości. Jeżeli chcemy, żeby nasza zakładka była dłuższa, te sznureczki mogą być dłuższe, bo po złożeniu wyjdzie nam ta długość mniejsza. A więc tak, dzielimy sobie te sznureczki, jak już je zapleciemy, na 4 i bierzemy ten czwarty sznureczek od lewej, krzyżujemy go, następnie bierzemy pierwszy z jego strony na sznureczek, pętelka i przeplatamy. I robimy tak dwa razy. Na sznureczek, w pętelkę i przeplatamy. Następnie kolejny. Na sznureczek, pętelka, przeplatamy. Na sznureczek, pętelka, przeplatamy. Na sznureczek, pętelka i przeplatamy. Na sznureczek, pętelka i przeplatamy. Następnie bierzemy sobie ten sznureczek, który jest pierwszy. Bierzemy nasz sznureczek, pętelka, przeplatamy, nasz sznureczek, pętelka, przeplatamy i kolejny, nasz sznureczek, pętelka, przeplatamy, nasz sznureczek, pętelka, przeplatamy i bierzemy sobie jeszcze ten jeden. Na sznureczek, pętelka, przeplatamy. Na sznureczek, pętelka, przeplatamy. Dobrze, lewą stronę już mamy skończoną. Teraz bierzemy się za stronę prawą. Bierzemy sobie czwarty sznureczek z prawej strony i powtarzamy to samo, co robiliśmy na stronie lewej. Czyli krzyżujemy sobie ten sznureczek, bierzemy pierwszy, który jest z naszego boku, tego sznureczka czwartego i nasz sznureczek pętelka. Przeplatamy, nasz sznureczek pętelka, przeplatamy. Bierzemy kolejny, nasz sznureczek pętelka, przeplatamy, nasz sznureczek pętelka. Przeplatamy, na sznureczek, pętelka, przeplatamy, na sznureczek, pętelka, przeplatamy i warto sobie wziąć, przybliżyć i teraz bierzemy ten, który nam pierwszy odstaje, krzyżujemy na sznureczek kolejny, robimy pętelkę i zaplatamy. Na sznureczek robimy pętelkę, zaplatamy. Na sznureczek robimy pętelkę, zaplatamy. Na sznureczek robimy pętelkę i zaplatamy. I został nam jeszcze jeden, a więc krzyżujemy na sznureczek, pętelka i zaplatamy, na sznureczek, pętelka i zaplatamy. I teraz musimy je ze sobą połączyć, a więc bierzemy pierwszy z naszej lewej strony, odmierzamy sobie połowę i bierzemy, krzyżujemy na sznureczek, pętelka, zaplatamy i powtarzamy tą czynność.
tak, żeby to do siebie przylegało. I mamy zamknięte tą stronę i teraz tą drugą. Bierzemy pierwszy z prawej, na sznureczek, pętelkę zaplatamy i powtarzamy. Teraz musimy to ze sobą połączyć, więc bierzemy sobie sznureczek, ten z lewej, nakładamy go na ten, który nam idzie z prawej i bierzemy na sznureczek, pętelka i zaplatamy. Na sznureczek, pętelka i zaplatamy. I następnie powtarzamy tą czynność, którą robiliśmy wcześniej, czyli na sznureczek, pętelka, zaplatamy, na sznureczek, pętelka, zaplatamy. Na sznureczek, pętelka, zaplatamy. I teraz bierzemy z tej strony ten sznureczek, który mamy tutaj czwarty, z tej strony lewej, raz, dwa, trzy, cztery. I bierzemy sobie, krzyżujemy na sznureczek, pętelkę zaplatamy, na sznureczek, pętelkę zaplatamy, na sznureczek, pętelkę. Zaplatamy, na sznureczek, pętelka, zaplatamy, na sznureczek, pętelka, zaplatamy, na sznureczek, pętelka, zaplatamy. Dalej, jak zrobić zakładkę, pokażę Wam w drugiej części.